Proszę Państwa, awantura w Warszawie trwa w najlepsze. Wszystkie partie kłócą się ze sobą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i ratyfikacji Funduszu Odbudowy. A ja pomyślałem sobie, że to jest świetna okazja, żeby rozwiązać najbardziej palący i chyba najważniejszy problem, jaki od wielu już lat trapi Grudziądz. Mianowicie problem zadłużenia szpitala. To jest potworne zadłużenie, właściwie jak na standardy każdego szpitala, szczególnie regionalnego szpitala specjalistycznego imienia Biegańskiego, bo zadłużenie to sięga prawie 600 milionów złotych. Personel szpitala i cały szpital bardzo dzielnie sprawił się w trakcie kończącej się pandemii. Udało się nawet zmniejszyć nieco to zadłużenie, ale jak słyszycie Państwo, jest ono w astronomicznej wysokości i jest też jasne, że ani szpital, ani miasto z tym długiem sobie nie poradzi. Dlatego wystosowałem pismo do pana premiera i wylądowało ono, mam tu tego potwierdzenie, na jego biurku w dniu wczorajszym, w którym poprosiłem o rozważenie sytuacji, zgodnie z którą z części Krajowego Planu Odbudowy poświęconej inwestycjom i infrastrukturze dokonane zostanie oddłużenie naszego szpitala. To nie jest żaden koncert życzeń, to jest jak najbardziej realna perspektywa, żeby móc rozwijać regionalne ośrodki opieki zdrowotnej, a taki jest jeden z celów Krajowego Planu Odbudowy. One muszą funkcjonować właściwie to znaczy bez zadłużenia. Mam nadzieję, i o tym mowa jest w tym piśmie, że już niedługo właściwe ministerstwa, to znaczy Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości, zdołają wypracować jasne i czytelne kryteria konkursu na środki, o które będzie można się ubiegać w ramach tego rozdziału Krajowego Planu Odbudowy, a następnie sporządzić stosowny wniosek. I nie wątpię, że przy współpracy wszystkich sił politycznych, a o to namawiam i apeluję, uda się ten palący problem rozwiązać. Chciałbym na zakończenie podkreślić, że wielka w tym zasługa Klubu Parlamentarnego Lewicy. Myśmy się nie bali usiąść do stołu i paktować z diabłem, czyli z samym premierem Morawieckim. Efektem tego porozumienia, tak to nazwijmy, w części dotyczącej 6 punktów przedstawionych przez Lewicę są między innymi potężne środki przeznaczone na dofinansowanie szpitali powiatowych. Nie wszystkie są w tak trudnej sytuacji jak szpital w Grudziądzu, ale wiele z nich cierpi i na niedoinwestowanie, i na spore zadłużenie. Więcej na ten temat prawdopodobnie. Co do tego Koalicja Obywatelska ma wątpliwości właśnie. Kryteria nie są znane. Właśnie to zadłużenie może być czymś takim, że nie przyznane będą nam żadne dofinansowania. Czy pan się tego nie obawia? Bo wiemy, że jednak Prawo i Sprawiedliwość jasno nie przedstawiło tego, jakie kryteria będzie trzeba spełnić, jeżeli chodzi o to dofinansowanie. Tak, no to jest oczywiście początek drogi. Ja nie przyjeżdżam tutaj z workiem pieniędzy, byłbym człowiekiem nieodpowiedzialnym, gdybym obiecywał gruszki na wierzbie. To jest początek walki i starań o to, żeby doszło do oddłużenia tego szpitala. Natomiast chcę powiedzieć, że my spełniamy wszelkie obecnie obowiązujące parametry. Jest determinacja po stronie przynajmniej jednej siły politycznej, to znaczy Lewicy, żeby do tego rozwiązania doprowadzić. A co do samych kryteriów przyznawania, no to właśnie trzeba je wypracować w taki sposób, mówiąc w skrócie, żeby szpital w Grudziądzu te kryteria spełniał. I to jest zadanie i urzędników, i polityków. Także apeluję także i do polityków Platformy Obywatelskiej, żeby nie narzekali, tylko się brali do roboty. Platforma Obywatelska, że te pieniądze już w marcu były wynegocjowane na służbę zdrowia i to nie jest nic nowego, to porozumienie właśnie Lewicy z PiS-em, że jest 850 milionów właśnie euro na służbę zdrowia, na szpitale powiatowe. Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No, zadłużenie nie zmalało, być może w ogóle wszystkie problemy dzięki staraniom Platformy zostały rozwiązane, a jakoś tego w rzeczywistości, w prawdziwym życiu nie widać. Problemy pozostały, zadłużenie pozostałe i przed nami i leży, jak powiem, rozwiązanie tych palących problemów. Wierzę, że to się nam uda, a nie będziemy sobie wypominać, kto z kim i w jakiej kolejności rozmawiał. Nie chodzi o to, żeby rozmawiać, chodzi o to, żeby zrobić.
30% dla samorządów wsparcia w ramach dotacji czy w ramach dofinansowania? No tu się kryje jedno wielkie nieporozumienie, a nawet dwa. Pierwsze jest takie, że nawet jeśli mówimy o części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy czy Funduszu Odbudowy, to mówimy o tym, że państwo pożycza na rynkach finansowych pieniądze. A to, jak później one są przez państwo dystrybuowane na przykład do samorządów, to już jest kwestia relacji między państwem a samorządem. Innymi słowy, coś, co dziś jest i może być traktowane jako pożyczka państwa polskiego, nie musi być pożyczką, może być grantem, może być darowane na przykład szpitalowi. Więc to, że coś jest finansowane z części pożyczkowej, nie znaczy jeszcze, że te pieniądze trzeba będzie oddawać, nawet jeśli na korzystnych warunkach i w jakiejś perspektywie kilkudziesięcioletniej. Ale to jest wszystko do wynegocjowania i do wypracowania. Druga nieścisłość dotyczy tej proporcji 30%. Otóż myśmy głosowali nie tylko nad Krajowym Planem, a właściwie nad Funduszem Odbudowy, ale także nad 7-letnim budżetem Unii Europejskiej. Pieniądze dla samorządów w postaci Funduszu Spójności są zawarte w tej części budżetowej i tamte proporcje są znacznie korzystniejsze dla samorządów niż w tej części centralnej, ponieważ Krajowy Plan Odbudowy w swoim zamierzeniu, nie w Polsce, tylko w całej Unii Europejskiej, ma być przeznaczony na centralne projekty, takie jak transformacja energetyczna i cyfryzacja, i one zresztą wskazane w tym Krajowym Planie Odbudowy i w planach odbudowy zgłoszonych przez inne państwa, jakby z definicji mają charakter działań i projektów centralnych, a nie samorządowych, nie regionalnych. Także namawiam do uszanowania tej specjalizacji. Niech każdy robi swoje. Samorządy świetnie znają się na potrzebach lokalnych i regionalnych. Duże projekty powinny być realizowane na szczeblu centralnym przez rządy. Niezależnie od tego, jakie te rządy są. Czarne, czerwone, żółte czy zielone. Mają to robić sprawnie. Tak, panie pośle, że w ciągu jednego tygodnia dwa razy organizowana jest konferencja lewicy. Jakby tłumaczycie się z tego, jak zagłosowaliście, bo taki jest oddźwięk. My się tym chwalimy. Przynajmniej ja się tym chwalę. Jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że przy selekcji problemów najbardziej palących z punktu widzenia mojego okręgu wyborczego, obejmującego Toruń, Włocławek i Grudziądz, udało się zakwalifikować przede wszystkim Grudziądz, czyli rozwiązanie problemu szpitala w Grudziądzu, i uważam, że to jest powód do dumy i do chwalenia się, bo to będzie wielka sprawa, jeśli się uda. Dobrze, czyli nie rozumie pan poseł tego wstrzymania od głosu niemal wszystkich posłów Koalicji Obywatelskiej? Ja je potępiam, mówiąc w największym skrócie. Ta formacja w ciągu 4 miesięcy trzy razy zmieniła zdanie. Na początku grudnia przewodniczący Platformy był za i mówił to w imieniu całego klubu, wzywając premiera do szybkiej ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Potem na początku kwietnia był przeciw, a koniec końców w ostatniej chwili klub zdecydował o wstrzymaniu się i wprowadził przy okazji dyscyplinę. U nas nie było dyscypliny klubowej. Chciałbym przede wszystkim nawiązać, w momencie kiedy wylała się fala hejtu na lewicę w Polsce, słowa byłego prezydenta pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który powiedział, że zwyciężyła polska racja stanu. I wywód był taki, iż po pierwsze te pieniądze powinniśmy zdobyć, mieć, a później ewentualnie się sprzeczać, czy w taki, czy w nie inny sposób te środki finansowe dystrybuować. Natomiast jeżeli chodzi, tutaj pani redaktor mówiła o, przywoływała często Platformę Obywatelską. Ja posłużę się kilkoma badaniami. Pierwsze badania, które mówiły, czy partie opozycyjne powinny poprzeć Fundusz Odbudowy, czyli Krajowy Plan Odbudowy. W pierwszym sondażu 66% Polaków opowiedziało się za tym, żeby tak, natomiast w kolejnym sondażu było to aż 70%, i zachowanie Platformy Obywatelskiej mówiące, czy stanie, że tak powiem, w rozkroku, skutkuje tym, że w dzisiejszym sondażu
ta Platforma Obywatelska ma 12% poparcia. Straciła 5, 6 czy 7% w ostatnich tygodniu, może nie wiem, dwóch tygodniach poparcia, czyli mieszkańcy Polski, Polacy, Grudziądzanie, mieszkańcy powiatu grudziądzkiego, województwa kujawsko-pomorskiego ocenili zachowanie koalicji Platformy Obywatelskiej w sposób negatywny. A dla mnie jako mieszkańca Grudziądza, jako przewodniczącego Lewicy w Grudziądzu, bardzo ważne jest stanowisko naszego klubu parlamentarnego, gdzie mam zapewnienia chociażby od posła Roberta Kwiatkowskiego, przewodniczącego klubu Krzysztofa Gawkowskiego, że będziemy naprawdę starać się i robić wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc grudziądzkiemu szpitalowi, a tym samym ulżyć naszemu miastu. Czyli dzisiaj Lewicy bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, bo taki jest zarzut Koalicji Obywatelskiej niż właśnie Pani redaktor, odpowiem inaczej. Jeżeli mam wybierać między Solidarną Polską, która głosowała niemal w ramię z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, to w tym momencie jest mi bliżej do Jarosława Kaczyńskiego niż do Zbigniewa Ziobry. O Funduszu Odbudowy byliśmy zawsze partią proeuropejską. Tego nastawienia nie zmieniamy. Uważamy, że te pieniądze są bardzo potrzebne. Przypomnę, że Fundusz Odbudowy to jest projekt, czy część projektu, który powstał w Parlamencie Europejskim z inicjatywy naszej frakcji, to znaczy socjalistów i postępowych demokratów. To jest nasz pomysł w skali europejskiej.